Karolina Andraka. Zapraszam serdecznie na cotygodniowe kalendarium wydarzeń muzycznych. W Filharmonii Dolnośląskiej odbędą się dwa wydarzenia. 19 czerwca o godzinie 19 koncert absolwentów i laureatów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia imienia Janiny Garści w Jeleniej Górze, a 21 czerwca o godzinie 19 koncert symfoniczny na zakończenie 60. sezonu artystycznego. 22 czerwca o godzinie 19 w Miejscu Wielu Sztuk w Łomnicy zaplanowano koncert zespołu Paraluzja. W ramach Nocy Świętojańskiej pod Chojnikiem 22 czerwca wystąpią następujący artyści: polsko-czeskie zespoły ludowe, Dzikie Jabłka, Pyltmy, Folklow, Dagadana i Atma Maj. 23 czerwca o godzinie 17 w Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach zaplanowano kolejny koncert edukacyjny z cyklu Opera da się lubić. Podczas tegorocznych Dni Legnicy 22 czerwca usłyszymy takich wykonawców jak Kilku Czułości, BRO, Natalia Schroeder oraz zespół Pektus. Podczas kolejnego dnia festiwalu 23 czerwca wystąpią The Wonderland, Vox, Margaret, a gwiazdą wieczoru będzie zespół T-Love. 21 czerwca o godzinie 18 w Świątyni Sztuki i Światła w Żeliszowie odbędzie się koncert pod tytułem Ballada o Polsce, czyli mniej znana poezja Jacka Kaczmarskiego w aranżacji Łukasza Kretkowskiego. Bowling Bolesławiec zaprasza 22 czerwca o godzinie 18 na klimatyczny wieczór w Towarzystwie Afrykańskich Bębnów. 22 czerwca o godzinie 18 w Teatrze Starym zaplanowano koncert zespołu Pieśni i Tańca Bolesławiec w programie Polskie Tańce Ludowe i Dworskie oraz Muzyka na Żywo. 17 czerwca o godzinie 18 w pierwszym liceum ogólnokształcącym odbędzie się koncert charytatywny pod tytułem Miłości wszystko wybaczy w wykonaniu zespołu wokalnego Viento. W Parku Centralnym 21 czerwca podczas pikniku świętojańskiego zapowiada się wieczór pełen rozrywki, zwłaszcza że o godzinie 19 na scenie wystąpi zespół Berkanan. Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na jam session z Arturem Lesickim w ramach Manufaktury Zespołów 22 czerwca o godzinie 19 do klubu Łaźnia. OSP Dobromierz 22 czerwca organizuje 6 dzień otwarty. Na scenie plenerowej o godzinie 20 wystąpi zespół Manchester. Filharmonia Sudecka zaprasza na dwa wydarzenia. 21 czerwca o godzinie 19 na enigmatyczne zakończenie sezonu w wykonaniu orkiestry symfonicznej oraz puzonistki Poliny Tarasenko, a 23 czerwca o godzinie 16 na koncert churalny z okazji powitania lata. 21 czerwca o godzinie 20 przeniesiemy się do świata poezji śpiewanej wraz z grupą Muzykuny. Noc Kupały zaplanowano również w Golińsku. Na polanie pod Czerwoną Skałą 22 czerwca o godzinie 19 zagra zespół Chwile Kronów, natomiast o godzinie 20.30 formacja The Light Street. Vertigo Jazz Club and Restaurant zaplanowano następujące koncerty. 17 czerwca o godzinie 20 Divas Night by Natalia Szczypuła. 19 czerwca o godzinie 20 Gypsy Jazz Night by Natalia Podwin. 20 czerwca o godzinie 20 Ladies Duet by Paulina Gołębiowska and Biechu Katerina. 21 czerwca o godzinie 20 Jean Stovall Soul Night. 22 czerwca o godzinie 19 Marta Martella Kołodziejczyk Men's World. I 23 czerwca o godzinie 20 Tomasz Krajewski and Gentleman Jazz.
19 czerwca o godzinie 19 w Teatrze Muzycznym Kapitol odbędzie się spektakl muzyczny Złote Płyty z kompozycjami z lat 70. 20 czerwca warto odwiedzić wrocławski rynek, ponieważ między godziną 16 a 22 wystąpi wielu inspirujących artystów, celebrując Fête de la Musique. W klubie Nietota czeka nas spotkanie z muzyką improwizowaną. 20 czerwca o godzinie 21 wystąpi zespół Ślina. 20 czerwca Klub Transformator zaprasza fanów ciężkich brzmień. O godzinie 21.15 wystąpi metalcore'owy zespół Hatebreed. Natomiast 21 czerwca o godzinie 21 Opera Wrocławska zaprasza na koncert chóru i orkiestry Opery Wrocławskiej w ramach Święta Muzyki. Fanatycy muzyki groove nie mogą ominąć tego koncertu. Na scenie Nigdzie Nic z Nikim 21 czerwca o godzinie 20 wystąpi grupa Tony Funku. 22 czerwca z okazji Święta Wrocławia odbędzie się festiwal Zdolny Wrocław gra na Wielkiej Wyspie. Start o godzinie 18. 22 czerwca o godzinie 18 w Impart Centrum zaplanowano 5. koncert urodzinowy Romana Kołakowskiego pod tytułem Canticum Teatrum. I na koniec Max and Igor Cavalera wystąpią 23 czerwca w Centrum Koncertowym A2 Wrocław. Bramki otworzą się o godzinie 18.